Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku, jak słyszycie, odcinek podcastowy, drobne problemy techniczne, mam nadzieję, że nic poważnego. Będziemy mówić o książce Noblistki, o książce Moi Drodzy Noblistki, czyli Annie Ernaux, książka pod tytułem Lata. I jak to zwykle Nobel z dziedziny literatury, taki ten, no, wywołał tutaj oburzenie części środowisk, zachwyt innej części środowisk. Poniekąd komisja noblowska sama jest sobie winna, bo to, co powiedzieli w tej laudacji, no, mam wrażenie, że takie było trochę skrojone pod to, żeby była afera. Nie była afera. Natomiast co do samej książki, no słuchajcie, no wszyscy wiemy, jak to jest z tymi Noblami i muszę wam powiedzieć, może was to zaskoczy, że jestem zachwycony Latami. Jestem Latami zachwycony, chociaż może nie tak zachwycony, jakby chciała tego autorka tej książki, ale uważam, że to jest kawał naprawdę bardzo dobrej i przede wszystkim przemyślanej od początku do końca prozy, a to się bardzo rzadko współcześnie zdarza. Co to takiego są te lata? Z góry zaznaczam, że to nie jest książka dla wszystkich. To nie jest książka, która zachwyci tych, którzy szukają klasycznych fabuł. Zdecydowanie nie. Nie jest to strumień świadomości, a podejrzewam, że takie opinie, takie szufladkowanie się zaraz pewnie pojawi, bo to jest rzecz, która nieco przypomina strumień świadomości, ale jak dowiadujemy się z ostatnich stron, gdzie narratorka, no jakieś alter ego autorki, wyjaśnia nam, jak ta powieść w ogóle powstawała i pokazuje swoją drogę do takiego, a nie innego opowiedzenia tej całej historii, to jest to... Bo jeżeli chodzi o strumień świadomości, to wszyscy wiemy, tak? Jest to próba takiego zapisu tego, co się na bieżąco dzieje w głowie bohatera. Tutaj natomiast mamy do czynienia z podejściem na zimno, podejściem po latach do tego, co się wydarzyło. Jakąś taką fascynacją wielu pisarzy, może to złe słowo fascynacją, może trzeba by było powiedzieć nawet neurozą, jest pamięć. Wielu pisarzy mówi o tym, że to, co ich drażni, w takim nawet pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest właśnie pamięć. To, żeby ocalić. Ocalić coś, co przeżyli. Ocalić własne doświadczenia. Ocalić własne emocje. Zapisać je w ten sposób. W ten sposób postrzegają właśnie to ocalenie. Ernaux podobnie. Ma jakiś zespół doświadczeń. Ma zestaw bodźców, które ją kiedyś do czegoś natchnęły, zestaw wspomnień i chciałaby go ocalić. Zrobić to jednak w taki sposób dosyć spójny. I rzeczywiście cała ta koncepcja zamknięcia życia jednej osoby w krótkiej powieści, ale nie jako fabuły, tylko zapisu pewnych wydarzeń. Jeszcze zaraz to rozwiniemy. Natomiast skupmy się jeszcze na chwilę na tym, jak to wygląda właśnie od strony formy samej. Bo Ernaux bardzo ciekawie zaczyna tę swoją książkę od opisu zdjęć. Zdjęć, które wykonano narratorce, prawdopodobnie jej samej, kiedy ona jeszcze nie pamięta tego momentu, kiedy te zdjęcia są robione. Później będą pojawiały się zapisy dotyczące fotografii, filmów, nagrań, które ona już tak pamięta, jakie to były okoliczności, kto te zdjęcia robił, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Te pierwsze jeszcze są, giną w mrokach niepamięci. I później, tak jak pierwsze klatki filmu, pojawiają się jakieś przebłyski. Ona się urodziła no, gdzieś w latach 40. Sama Ernaux w 40 roku. Zwróćcie uwagę na to, że ja mimo wszystko staram się rozgraniczyć osobę autorki i narratorki, chociaż no, poniekąd jest to powieść autobiograficzna. Lata 40., więc te pierwsze przebłyski będą związane jeszcze z wojną. Gdzieś tam wycofujące się wojska niemieckie. Tu jakieś zrujnowane miasto, uciekający żołnierz, no tym podobne historie. Tam później jest trup żołnierza gdzieś odnaleziony nad morzem.
I powoli te pierwsze przebłyski zaczynają obrastać w jakieś narracje. Te wspomnienia zaczynają być coraz bardziej rozbudowane. W końcu tworzy się z nich taka już szeroka rzeka, która niesie nas ku młodości, do wieku średniego, do starości wreszcie, i kończy się to wszystko też pojedynczymi przebłyskami, a ostatni z nich to cmentarz. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy to rzeczywiście na cmentarzu tę książkę Erno pisała, czy to taka jakaś profetyczna wizja tego, co ją czeka, czy po prostu zbieg okoliczności. To jest nieistotne, bo tak jak mówię, rozgraniczajmy autorkę od narratorki, zajmijmy się samą tutaj narracją i tym, co się dzieje. Więc tak wygląda to podejście. Tak jak już wspomniałem wcześniej, wracając jeszcze do formy, bo jak Erno widzi sama siebie jako narratorkę, używa tutaj dosyć takiej specyficznej formy, bo mówi o sobie w czasie przeszłym niedokonanym, ale też, co jest chyba bardziej istotne, często w takiej formie myślało się, robiło się. W ten sposób pokazuje czytelnikowi, że jest częścią jakiejś większej zbiorowości. Jak to w swojej recenzji tutaj pan Romaniuk mówił, nie słuchałem całej, z góry mówię, bo staram się przed moją recenzją nie posiłkować się innymi. Często się to kończyło irytacją, że ktoś powiedział dokładnie to samo, co ja chciałem powiedzieć, chociaż chyba się nie powinienem irytować, tylko cieszyć. Więc raczej słucham recenzji już później, ale tutaj sobie pozwoliłem kawałka przesłuchać i tam pan Romaniuk, bardzo fajny zresztą podcast, mówi o tym, że to jest jakaś taka pamięć zbiorowa, pamięć świata. Ja bym się z tym nie zgodził, to znaczy Erno być może chciałaby w ten sposób o sobie myśleć, chociaż wydaje mi się, że ona tam stawia jednak takie dość mocne rozgraniczenie. To jest pewna społeczność, to nie są nawet wszyscy Francuzi, ale jest to pewna społeczność, z którą ona czuje się związana. Oczywiście będą takie momenty, kiedy faktycznie to jej powiązanie staje się zdecydowanie bardziej szersze. Na przykład kiedy Francja wygrywa mundial, tak, to Erno pisze o tym, że no, byliśmy wszyscy jednością wtedy, ale tą jednością nie są oczywiście. Dzieli ich polityka chociażby, tak jak Polaków, a może nawet jeszcze mocniej. Jest taka scena, kiedy pojawia się postać na tutaj firmamencie politycznym Francji, pana Le Pena. I pan Le Pen wchodzi do drugiej rundy wyborów ku przerażeniu Erno, którego tutaj wyzywa od najgorszych. I zmuszona jest lewica francuska, do której Erno chciałaby się zaliczać, chociaż do tego jeszcze dojdziemy. Lewica francuska zmuszona jest głosować na Chiraca i oni tam głosują, zatykając nosy, pokazując, że no nie chcę, ale muszę, prawda? I takich tutaj scenek jest naprawdę wiele. Ja kilka z nich wam streszczę, bo to są po prostu rodzynki w tym cieście. No właśnie, to już może powoli przechodząc do treści, jeśli macie już mniej więcej pojęcie, jak to wygląda, więc to jest taka próba zapisu życia, życia ludzkiego, takim potokiem wydarzeń, w których brało się udział, ale niekoniecznie tych, które były najważniejsze dla świata czy dla kraju, ale tych, które nas fascynowały. Więc wiecie, tutaj będzie zarówno polityka, zarówno sprawy osobiste, bo będzie i rozwód, i jakieś romanse, i tam gdzieś kwestia aborcji się przewija, i kwestie relacji rodzinnych, a z drugiej strony będą też rzeczy związane z kulturą, czyli książki, jakie czytała, z popkulturą, filmy, jakie oglądała, z nowoczesnością, która będzie coraz mocniej wkraczać w jej życie, z podnoszeniem się statusu społecznego Erno i takimi różnymi spojrzeniami na rzeczywistość, na ideologię, przecież ona bardzo długo maoistką pozostawała i będzie o tym wspominała. Szokująca rzecz, jak długo Francja nie była w stanie uwierzyć w to, co tam towarzysz Mao wyprawiał w Chinach. No właśnie,
powoli przechodząc już do konkretów, do fabuły, do tych scenek, które właśnie jak rodzynki tutaj z tego ciasta można wyławiać. Bo fabularnie oczywiście jest to bardzo dobrze napisana powieść, przede wszystkim bardzo dobrze przetłumaczona. To jest przekład Krzysztofa Jarosza i Magdaleny Budzińskiej z przypisami. Te przypisy, aż chciałoby się, żeby ich było więcej, bo one są też niezwykłe, dużo rzeczy wyjaśniają. A zwłaszcza ja tropiłem kwestie na przykład różnych zbrodni, którymi żyła Francja. Tam bardzo, bardzo ciekawe historie wychodzą. Na przykład człowiek, który prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, dostał wyrok śmierci. Jak się okazało, że w czasie procesu nie był w stanie się porozumieć z sędziami i tutaj jakby z prokuraturą, ponieważ mówił w jakimś wiejskim dialekcie i oni go nie rozumieli, w gwarze jakiejś francuskiej, tak? Oni go w zasadzie nie rozumieli, no i później no wiele osób pisało już o tym, że coś z tym procesem musiało być nie tak, że to była taka próba, no tutaj jakiś tam prostak, tak? To można go załatwić i mieć spokojne sumienie, więc dużo takich ciekawych spraw gdzieś tam wyjdzie. Na co ja bym chciał tutaj zwrócić waszą uwagę w trakcie lektury? Przede wszystkim na to, że Ernaux światopoglądowo chciałaby się określać jako osoba lewicowa, tylko to nie jest taka lewica współczesna. Ernaux nie jest w żadnej mierze aktywistką, nie jest, mimo tego, że ona jest nauczycielką, to nie jest społeczniczką. Zwróćcie uwagę na to, jak ona pisze o swojej pracy. Ona ma poczucie tego, że ta praca jest ważna, że ona robi coś ważnego, że ona kształtuje tutaj młodych ludzi, ale nie ma jakiegoś zacięcia tutaj specjalnie społecznego. Ja oczywiście nie mówię, że to jest nawet jakaś wada, że ona musi takie mieć, tylko chodzi mi o to, że to jest ten typ lewicy, który w przełożeniu na nasze realia to jednak chyba bliżej byłby takiego liberalizmu. Ja bym powiedział, że ona by pewnie gdzieś orbitowała w okolicach SLD, gdyby żyła w Polsce, z takim właśnie tutaj skrętem w stronę liberałów. To nie jest Ernaux, to nie jest jakaś tutaj pani Razemowa. Gdyby tak tutaj na nasze realia przekładać. Bardzo dużo takiego mieszczaństwa jest w niej. Ona chyba to zresztą widzi, bo to wynika z awansu społecznego. Ona ze wsi francuskiej, z biednej wsi francuskiej przenosi się do wielkiego miasta. To jest wielka rzecz, ale gdzieś tam te kompleksy w niej pozostają. Chyba nawet wspomina o nich zresztą na początku. To jest też tak, że Ernaux poprzez to, jaką wybiera, jaki sposób opowieści wybiera, nie narzuca nam swojej wizji świata. To jest raczej taka wiwisekcja. Taka jestem, drogi czytelniku, i ty sobie zrobisz z tym, co zechcesz. Podejrzewam, że gdyby Ernaux wybrała taką klasyczną formę powieściową, dla mnie byłoby to już nieznośne. Miałbym prawdopodobnie wrażenie, może nie, ale prawdopodobnie tak by było, miałbym wrażenie próby narzucania mi jakiejś ideologii. Tutaj to jest próba po prostu odsłonięcia się przed czytelnikiem. Ja to próbuję ocalić, bo to były rzeczy, które dla mnie były ważne. Dla ciebie, czytelniku, być może nie, ale spójrz na Francję moimi oczyma. Ciekawi mnie, jakby tę książkę odczytywały osoby, które dużo lepiej znają historię Francji, bo ja ją znam głównie z dat i wydarzeń. Natomiast takie pewne rzeczy tutaj gdzieś mi umykały i dlatego to była wielka przygoda, podróż w tę książkę i patrzenie na tę Francję drugiej połowy XX wieku. Być może pan, na przykład pan Kacper Kita, gdyby tę książkę czytał, to powiedziałby, no nudy, przecież ja to wszystko wiedziałem, nic tutaj ciekawego nie było. Dla mnie wręcz przeciwnie. Na przykład taka historia, której tutaj Ernaux wspomina w związku z wojną w Algierii. Oczywiście ja wiedziałem, jak ta wojna w Algierii wyglądała, tak? Kto, jakie wydarzenia, jak to się skończyło, jak to się rozgrywało, ale okazuje się, że nie wiedziałem zupełnie o tym, że w trakcie tych niepokojów, no bo to przecież nie była regularna wojna, no nawet może przesadziłem z tym określeniem,
ale chyba nie. W trakcie tych niepokojów we Francji odbyła się w pewnym momencie pokojowa demonstracja Algierczyków i ludzi, którzy ich popierali, która została brutalnie stłumiona przez policję. Co to znaczy brutalnie stłumiona przez policję? Mówimy o kraju, który, przypominam, dzisiaj mieni się tą starą demokracją, który ma prawo pouczać te młode demokracje o tym, jak się to powinno robić. No i w latach 50., jak się okazuje, policja francuska zamordowała około 200 osób. Ernaux wspomina o ludziach, których powieszono w trakcie demonstracji, nie w żadnym procesie, tak, że tam ludzie wisieli na jakichś, nie wiem, drzewach czy innych latarniach. O strzelaniu i tratowaniu nawet nie wspominam. 200 osób. Wyobraźcie to sobie. Druga sprawa, która do mnie nigdy nie docierała, to jest stosunek Francuzów do Holokaustu. Bardzo często słyszałem takie zdania, że tutaj Polacy nie przepracowali Holokaustu. Jak się okazuje, Francuzi też nie. Mimo tego, że zawsze to było mówione w kontekście tego, jak to wspaniale sobie z tym Europa Zachodnia poradziła. Otóż Ernaux pokazuje mi zupełnie inną wizję, bo okazuje się, że kiedy kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny wychodzi we Francji, już teraz nie pamiętam, czy film, czy książka, jakaś głośna pozycja na temat Holokaustu, to Francuzi są zszokowani, bo jak to Ernaux wspomina, w domu, kiedy mówiono o tym, że ktoś gdzieś tam zginął w jakimś obozie, to temat był zamilczany. Nikt na ten temat nie mówił. Nikt go nie poruszał. To było po prostu coś, co było, wzruszano ramionami, nabierano wody w usta i koniec. Więc tym bardziej było to dla mnie zaskakujące, że tutaj kraj, który zawsze stawiano za wzór, no gdzieś ten temat pogrzebał i co się dalej działo, w sumie nie wiadomo, bo Ernaux o tym nie wspomina. Jeszcze inna ciekawa sprawa to jest stosunek autorki do religii, bo Ernaux traci wiarę i to traci wiarę, znaczy narratorka, przepraszam cały czas, deklarowałem się, że będę ją oddzielał od autorki, a cały czas mi to nie wychodzi. Narratorka traci wiarę i traci wiarę nie w przypadku jakiegoś gwałtownego wydarzenia, nie ma tu jakiejś szczególnie mocno zarysowanej traumy. To jest raczej dla niej proces przebiegający dość spokojnie, powoli i stopniowo, systematycznie. Sama nawet chyba nie dostrzega tego momentu. Znaczy, to jest na pewno związane z wyjazdem z rodzinnej miejscowości, ale takiego konkretnego momentu, który by gdzieś miał na tym zaważyć, ale mam takie wrażenie, że ona chyba nie wierzyła już od samego początku i podobnie było zresztą z jej środowiskiem. Zwróćcie na to, że to już w czasach jej młodych lat, jeszcze w tym starym, wspaniałym, przedsoborowym kościele, tak, który miał rzekomo taką wielką i wspaniałą formację duchową, na tej wsi francuskiej tego w ogóle u Ernaux nie widać. Dla mnie była taka mocna scena, w której ona wspomina o żartach, jakie młode dziewczyny robiły sobie z świętej Marii, no oczywiście wyleciało mi teraz nazwisko z głowy, tej dziewczyny, która została zamordowana przez gwałciciela, tak? I one kpiły z tego, że no przecież one to by się dały pokroić za to, żeby właśnie mieć faceta, z którym mogłyby to zrobić. Daje to wspaniały obraz tego, jak właśnie ta młodzież francuska wtedy była genialnie uformowana i tego, że nie było nikogo, kto by chciał na te ich pytania i wątpliwości odpowiedzieć. O świętą Marię Goretti chodziło oczywiście, przypomniało mi się. Nie było nikogo, kto by z takimi odpowiedziami i w ogóle próbą dyskusji do nich przyszedł. W momencie, w którym, znaczy w ogóle Sobór Watykański II nie istnieje w tej książce, nie ma czegoś takiego. Później kilka razy pojawia się postać polskiego papieża, czasem opisywana negatywnie, czasem nieco bardziej pozytywnie, ale Ernaux wspomina, że dla niej to już była taka osoba obca, bardziej celebryta, ktoś, kto był ciekawy, interesujący, ale to było już zupełnie poza nią, no bo odpadła od tej religii, odpadła od kościoła znacznie, znacznie wcześniej, bo takie mam wrażenie, że po prostu nikt się nimi wtedy nie interesował, tak? Oczywiście Ernaux wspomina tutaj o rewolucji seksualnej, bo to jest najważniejsze wydarzenie w jej życiu i to wiąże
ze swoim tutaj porzuceniem religijności też. Jak najbardziej to jest bardzo trafna diagnoza, no ale problem polegał na tym, że nie było żadnej obrony, żadnej próby reakcji z przeciwnej strony, więc zresztą sami doczytacie, mam nadzieję, to zobaczycie, jak to tam wyglądało. Sporo takich naprawdę ciekawych rzeczy. Co ciekawe jeszcze, to Erno nie próbuje tutaj, jakby to powiedzieć, nie próbuje przed czytelnikiem, mam wrażenie, niczego udawać. To znaczy, często można ją przyłapać na może nie tyle hipokryzji, co na niezbyt logicznym podejściu do rzeczywistości, które no, takie po prostu było u niej. Przykładowo, bardzo często Erno, która pisze z perspektywy czasu, mówi o tym, że no, wtedy to myśmy byli tacy rasistowscy. No, głównie kwestia emigrantów. Ciężko wyczuć, co ona tutaj ma na myśli. Czy chodzi o to, że było się, on tak to pisze, było się właśnie takim, było się takim, tak się z góry patrzyło na tutaj na przykład Algierczyków, albo z pogardą traktowaliśmy ludzi z Europy Wschodniej, tu ma na myśli między innymi Polaków, no bo jak to kiedyś za Solidarności to im kibicowaliśmy, a jak się oni tutaj zjawili na przykład w Niemczech i rzucili się na supermarkety, to myśmy ich już traktowali z góry z pogardą jako kogoś gorszego. Więc ja to odbierałem jako taką autokrytykę trochę, że no były takie zakorzenione rzeczy. Ciężko mi powiedzieć, czy w samej narratorce, czy raczej jest to narratorka, która się utożsamia z ludźmi, którzy byli dookoła i mówi, no to oni tacy byli, nie? Ja być może trochę też, ale no w sumie ciężko mi powiedzieć, drogi czytelniku. To jest zresztą bez większego znaczenia dla tej powieści. Ale przykładowo, tak nieco autokrytycznie podchodzi do tego, do siebie, do tego otoczenia, kiedy pisze o proteście dziewcząt, które żądały prawa do noszenia hidżabów. I ona mówi, że no to dla nas to było takie ciemnogrodzkie. Przecież myśmy im tutaj ofiarowali te prawa kobiet, a one zaprotestowały, że one te hidżaby chcą nosić. Ja tak mniej więcej wprost o tym piszę. Widać w tym jakąś taką autokrytykę, że jakby po latach jednak patrzy na to z perspektywy czasu i chyba coś innego w tym dostrzega. Ale chwilę później wspomina o jakimś tenisiście, który wygrywa Wimbledon i o Francuzach, którzy mu kibicują i napomyka, no ale tak nas irytowało, że on te znaki krzyża cały czas czynił. To powtarzające się cały czas te hasła związane z emigrantami, widać, że wracają do niej, że myśmy wtedy tak myśleli. Tak jakby jednak chciała się przed czytelnikiem usprawiedliwić. W przypadku innej religii tego usprawiedliwienia już u niej nie ma. I to jest bardzo szczere i bardzo mi się to podoba, że ona coś takiego pokazuje. Utwierdza mnie w przekonaniu, że takie jest myślenie w Europie Zachodniej, a przynajmniej w pewnym środowisku, bo to nawet ona zaznacza, że są tam we Francji jacyś my i są jacyś oni. Że oni, na przykład ci, którzy na tego strasznego Le Pena tam głosowali, to jacyś oni byli, prawda? Więc tam te podziały są też bardzo, bardzo mocno widoczne. I chwała Erno za to, że ona ich tutaj nie ukrywa. Kończąc już, bo trochę się nam ta krótka piłka rozbudowuje. Ja tę książkę polecam. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. To jest kawał prozy, bardzo dobrej prozy. Nie wiem, czy widziałbym Erno w jakiejś takiej innej klasycznej fabule. Obawiam się, że nie. Że wtedy byłaby już dla mnie zupełnie nieznośna i taka narzucająca się z pewnymi rzeczami. Tutaj tego nie miałem. Polecam tę książkę przede wszystkim, zaznaczam, przede wszystkim osobom o poglądach konserwatywnych, bo to dla was będzie jedna z nielicznych możliwości spojrzenia do głowy kogoś o zupełnie innym światopoglądzie. Nawet nie osoby lewicowej, z którym można by dzielić jakąś wiarę w ideały. To raczej takiego właśnie mieszczanina, liberała, no lekko może skręconego tam w lewo. Erno na dobrą sprawę
trochę za wcześnie się urodziła na rewolucję seksualną, ona ją z boku obserwuje. Ona oczywiście wierzy w to wszystko, o czym oni mówią, ona się tym fascynuje. Ona uważa to za wielką wartość, ale to nadal jest osoba, która mam wrażenie, że patrzy na rzeczywistość w taki sposób bardzo, jakby to powiedzieć, materialistyczny. To znaczy absolutnie nie mam tu na myśli materializmu, czyli przywiązania do rzeczy materialnych, bo to Erno bardzo silnie i bardzo mocno krytykuje, ale raczej chodzi mi o takie niedostrzeganie albo walkę może nawet z jakimiś wielkimi ideami pisanymi wielkimi literami, tak? To tego u Erno nie znajdziecie, dlatego macie niezwykłą szansę zajrzenia do głowy osoby z takim światopoglądem. I jeśli mi powiecie, no ale przecież my takie osoby znamy. Tak, ale to Europa Zachodnia. To naprawdę jest zupełnie inny świat, zupełnie inne plemię. Ja się o tym przekonałem, że mimo tego, że próbowałem przykładać moje doświadczenia do doświadczeń Erno i pewne rzeczy nam się tutaj bardzo ładnie schodziły, zgadzały, ale zdecydowanie więcej było takich, które pokazywały mi to, jak jednak nie jesteśmy z tych samych plemion, jednak wiele nas różni, bardzo wiele nas różni. Historia nasza i historia ich to są dwie równe historie. I to była fascynująca podróż. To była podróż naprawdę fascynująca. I ja do niej zachęcam. Oczywiście myślę, że osoby o poglądach liberalnych, osoby o poglądach lewicowych to będą jeszcze bardziej tą książką zachwycone, zwłaszcza te osoby starsze, które pewnie wiele, wiele więcej wspólnych rzeczy, to już nawet może nie związanych z życiem, co z jakimiś tutaj zapatrywaniami ideologicznymi znajdą w tej książce, ale nie o to przecież chodzi w literaturze, przynajmniej takie mam wrażenie. W literaturze chyba chodzi o to, żebyśmy jednak udawali się w tę podróż w nieznane. I byłaby to podróż bezpieczna, bo tylko na kartach książki. Być może taką właśnie mam wizję literatury. Być może to dzięki Erno trochę to do mnie dotarło, bo ja cały czas zadawałem sobie to pytanie, po co jest ta literatura? Niech więc będzie, że jest podróżą. I tą konstatacją kończę. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.